ekipna drużyna Butterfly Effect, na której czele stoi Pablo. Wyłączamy już tą muzykę i przechodzimy do gry. Kogo widzimy? Trellos, Ownatic, Szczurbur, Plecio, Bolson i Platek. To jest drużyna niebieska, drużyna czerwona to Pablo, kapitan Akaman, Pandaren, spizgany Zenon oraz Esie Pful. Cudowne niki, naprawdę się cieszę, że macie tak fajne niki. Przechodzimy do fazy banów, pozbywamy się Yasuo, okropnie mocny po tych nowych itemach, po tych buffach tak naprawdę dla adeków. Nie zobaczymy tego Yasuo, nie zobaczymy również Ireli, która we wczorajszym meczu namieszała, zrobiła naprawdę sporo, zrobiła naprawdę masę obrażeń, najwyższe obrażenia w całym meczu, zniszczyła swojego top lanera, swojego przeciwnika na tej górnej alei i tak naprawdę poprowadziła team do zwycięstwa. Nie zobaczymy również Tehima, który z czego się bardzo cieszę, bo mam problem z wymawianiem jego niku, nie będzie go w tym meczu. Nie będzie również Vayne, tej AD Carry, nie spodziewałem się tego do końca, słuchajcie, według mnie po tych nowych pikach, ona nie jest takim do końca ciekawym pikiem. Oczywiście mam dużo obrażenia, dosyć wysoka mobilność, ale tak naprawdę przez tego range'a straci troszeczkę na ustawianiu się w tej gierce. Chodzi mi o odległość, nie ma takiego łatwego pozycjonowania się, a AD Carry mają tak mocny damage po tych wszystkich patchach, że nie do końca rezygnowałbym z range'a na korzyść damage'u, ale to jest decyzja zawodników, nie będzie też Dariusa, bardzo mocny top laner. I ostatni banczy, to może być Tryndamere, myślę, może to być Graves, nie kastowałem jeszcze meczu z Gravesem, który myślę, że sprawdziłby się tutaj. I sprawdziłby się bardzo dobrze w mojej opinii. Nie ma Fizza, słuchajcie, więc jest otwarty Tryndamere, otwarty jest również Graves, otwartych kilka mocnych postaci aktualnie. I jeżeli poszliby w tego Lee Sina, moim zdaniem nie do końca, tak jak już kiedyś opowiadałem, Lee Sin jest inwestycją w early game. Lee Sin musi grać agresywnie, Lee Sin musi łapać kina na początku i musi pomagać swojemu domowi. Jeżeli on przeciwny team zagra troszeczkę bardziej safe, jeżeli zagra troszeczkę ostrożniej, to może być problem, bo nie robiący się od początku gry Lee Sin później tylko słabnie, on nie da rady jakoś wyciągnąć jego mid game'u, nie mówiąc już o late game'ie, gdzie on tak naprawdę tylko wykupuje swoich przeciwników. Decyzja teamu, prawdopodobnie trenowali wszystkie aspekty, które będą dzisiaj tutaj testować i zobaczymy, 15 sekund dla teamu Trellos, jest kapitan teamu Balls Deep, który będzie po stronie prawdopodobnie lewej. Balls Deep kontra Butterfly Effect, już przypominam. A ja sobie, wiecie co, dzisiaj przygotuję, żeby nie było, żeby było troszeczkę lepiej. Albo tego nie przygotuję, wiecie co, dobra, jeszcze dzisiaj tego nie będzie, nie jestem do końca przygotowany na tego wszystkiego. Butterfly Effect, Balls Deep, kurczę, no chciałbym, wiecie co, dobra, skoro mamy chwilę, oni im to troszeczkę schodzą te bany. Butterfly Effect. Oni są aktualnie po stronie Butterfly Effect, to jest Pablo, więc to jest strona prawa. Przestawimy to sobie tutaj, Butterfly Effect oraz dodaj tekst. Balls Deep, przygotujemy to sobie na bardzo szybko, bardzo amatorsko, bez kolorów dzisiaj. I to jest drużyna Balls Deep. Okej, okay, będzie to wyglądało w miarę, powiedzmy, że jako tako będzie. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich. Nowo schodzący się poznaje już, że są zawodnicy z nami. I przechodzimy do meczu Balls Deep kontra, tak jak mówiłem, Butterfly Effect. Całkiem niezłe nazwy. Kinderet zobaczymy. Troszeczkę mi to przeraża, bo nie grałem dużo tą postacią, nie miałem jakoś okazji specjalnie jej pograć, ograć, a komentowanie takiej postaci jest dużo cięższe. No damage oczywiście, że tak, to jest postać range'owa z wysokimi obrażeniami, więc jak najbardziej wpasowuje nam się w tę gierkę. Jeszcze patrzę sobie na kilka rzeczy, no staramy się, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie. Velkos i teraz tu jest opcja na midlane'a, tudzież na supporta tak naprawdę, zobaczymy na co się zdecydują. Mundo równie mocny po tych zmianach, świetnie sobie radzący, bardzo tanki char, który bardzo ładnie, nie dość, że wchodzi w tym frontlane'ie, przyjmie sporo obrażeń, stara się jakoś zaabsorbować na sobie uwagę wrogów, do tego zadaje wysokie obrażenia, naprawdę potrafi zaboleć ta postać. Czy się na niego zdecydują? Lee Sin, więc moim zdaniem powinni wziąć sobie postać, która da rady się wystąpić z pomocą tego Lee Sina, który będzie latał między liniami i starał się robić swoim zawodnikom gierkę, żeby łapali mimo wszystko na początku troszeczkę tych killi, żeby przygotowywali się na późniejsze fazy gry, sekunda do końca i chyba to tak zostanie. Tak jest, widzimy Annie, widzimy tą Annie chyba na środkowej linii, ulubienica chyba na tych zawodach, chyba jeden z najczęściej pikowanych postaci, postać, która zrobiła pentakilla, która zrobiła quadrakilla już podczas mojego komentowania, może coś jeszcze, jeżeli o to chodzi. To jest ciekawe, Szczurubur, super masz nick, naprawdę cieszę się, że wybrałeś sobie taki nick, nie mogłeś nazwać się, nie wiem, Tomasz, Marcin, Robert, nie, musiało być coś takiego, żeby tylko było mi ciężej komentować, serdecznie ci dziękuję. Następnie teraz team czerwony,
Lucian wczoraj równie często widziany, świetnie się sprawdza. Dlaczego? To jest bardzo ładne połączenie z tym Braumem. Chodzi o pasywkę, która stunuje. Jeżeli Braum kogoś zahaczy jednym hitem, wystarczy, że Lucian kogoś po prostu zaatakuje, używa skilla, która automatycznie dodaje jeszcze jeden autoatak, więc jest dużo większa szansa na tego stuna. Świetnie to działa, świetnie to funkcjonuje. Przepraszam, korzystam póki mogę, póki naprawdę jeszcze ten mecz się nie zaczął. Spizgrany Zenon na top lane'a, Jarvanem, dawno nie widziałem Jarvana, nie wiem też do końca jak sprawdza się po tym patchu. Nie jestem w stanie przejrzeć sobie wszystkich filmów na YouTubie, naoglądać się tych postaci, by wiedzieć co tak naprawdę jest teraz mocne. Po tych zmianach, w tym nowym sezonie jest masa zmian, zaszła naprawdę masa zmian tych postaci. Niektóre spadają z tego top tieru, z tej wręcz broken mety, inne dopiero tam wchodzą. Nie wiem jak działa ten Jarvan, wczoraj jeżeli się nie dziwię oglądałem chwilę Kikisa, który podejmował na topie nim Riven, ale też głowy nie dam, czy to był Kikis. Chyba tak, i chyba całkiem nieźle nam sobie radził. Queen, właśnie to jest to, słuchajcie, ta postać, Queen robi masę rzeczy, tej odskoki, ta jej świetna mobilność. Ostatnio sporo ludzi nią gra i to się sprawdza. Chciałbym zobaczyć ją w tym meczu, myślę, że taka podjęta postać sprawiłaby mi masę radości w komentowaniu, bo nie miałem jeszcze tak naprawdę przyjemności oglądać tej postaci, bo nikt nią nie grał przez długi, długi, długi czas, a teraz jakby wracała, ale chyba jednak nie w tym meczu. Decydują się na troszeczkę bezpieczniej. Cięższy pik jednak na tę inwestycję w late game, gdzie tak naprawdę Tristana trzyma się z daleka i robi duże obrażenia. To jest moim zdaniem, jeżeli mówię po sobie, jeżeli ja myślę o AD Carry, zazwyczaj postanawiam wziąć jednak coś, co będzie miało ładne pozycjonowanie się. Długopis mi wypadł. Długopisie, dzięki. Coś, co może stanąć troszeczkę dalej, niech nawet ma te mniejsze obrażenia, ale dzięki umiejętności tego ustawiania się troszeczkę dalej daje radę. Tak więc, Team Niebieski jest już domknięty i to jest tak, Trellos podejmuje Lee Sin w dżungli, Midlane to jest Annie, to jest Onatic, na topie zobaczymy tego Szczurubura, który gra Mundo Botlane, natomiast to Janna, która będzie supportować jako Piecu Bolson, będzie supportować Platka 9-2, to jest Tristana i to jest AD Carry, to jest wszystko jeżeli chodzi o ten team. Drużyna czerwona, zobaczymy już na pewno Kindred i to jest raczej pik do lasu. Botem prezentuje się następująco, Kapitan Ackman podejmuje Brauma, wspierał on będzie Pandarena, Luciana na tej dolnej linii, świetne combo, bardzo ładnie się ze sobą działają, jeżeli chodzi o tego stuna na górze, spizgany Zenon, mój ulubieniec w tym meczu już widzę, na top lane'ie Jarvanem, a na mid lane'ie zobaczymy Esiel Phula, który gra jeden z moich ulubionych pików na mida, to jest Oriana, która potrafi niejednokrotnie odwrócić teamfight, jeżeli złapie w dobrym momencie, sprawdza się to. I teraz pytanie o synergię. Ładnie to zadziała z ulti Jarvana, może to wyjść niezwykle dobrze. Do tego ultimate Brauma mogło sprawić, że te umiejętności bardzo ładnie się pokryją i zrobią naprawdę teamfight. Odpowiedzią na to, no Lee Sin, który musi robić early game, Annie bardzo ładnie radząca sobie na linii. Jeżeli te postacie jakoś tam uda się im zgrać razem, to może wyjść naprawdę coś mocnego. Może to wyjść na przykład kilka killi na początku dla Annie, a ta już jakby mając przewagę w goldzie od początku, pokieruje ten mecz. Ostrożny pick moim zdaniem ten Mundo. Nie jest to postać, która gra jakoś mega mocny damage, mega kierująca, ale ustawi się na frontlane'ie. Weźmie na siebie na pewno uwagę przeciwników, a zrobi co nieco, bo też jakoś tam nie stroi z zadawania tych obrażeń. Botlane, Tristana w late game stawia się naprawdę daleko, do tego shield od tej Janny, który jeszcze podkręci jej damage. Też brzmi to nieźle. Na papierze tak patrząc, oba teamy są dobre, oba teamy mają duże szanse, oba teamy naprawdę mają spory potencjał. Co mi się bardziej podoba, zawsze byłem jakimś tam fanem tej tank mety. Nie wiem dlaczego, zawsze też sam lubię grać jakimiś twardszymi postaciami, które przeżyją więcej w tym teamfajcie, które są po prostu pikami bezpieczniejszymi, jeżeli o to chodzi, to jest tak, spizgany Zenon może zrobić się troszeczkę twardszy, to jest pewne, Kapitan Ackman, pojawi nam się też tutaj gdzieś tam, może ustawić się z przodu, jest ta tarcza od niego, w przeciwnym teamie, no ten late game'owy Lee Sin to zazwyczaj jest tylko tank, nie wiem jeszcze jak działa to po patchu, ale myślę, że dalej nie jest on jakimś królem zadawanych obrażeń. W każdym bądź razie teamy już są znane. Teraz wszystko już w rękach zawodników. Oni muszą udowodnić, kto jest lepszy. Butterfly Effect kontra Balls Deep. Jeszcze dosłownie chwilka i ruszamy. Już tam się gracze ładują. My mamy 3 minuty, 1,5 minuty, ponad. Minuta 55 sekund. Ciągle maleje. Dziwne, jestem w szoku.
No i cóż, ja jeszcze sobie zerkam na kilka rzeczy, na terminarz, jeżeli o to chodzi. Dzisiaj jeszcze zobaczymy, my już nie zobaczymy, prawdopodobnie Aga się za niego weźmie, to będzie Oron Aleszczy kontra Surrender Team oraz my po te pieniążki kontra Bobasy. To są mecze na dzisiaj. Jutro ja będę komentował do was mecze Dzikie Wombaty kontra Electric Team, Bobasy kontra Golems Team. Więc dwa mecze Bobasy grają dzień po dniu, jeżeli tak się wybrali. Ja wam rzucę tutaj terminy rozgrywek na czacie, nie ma jeszcze tutaj Mobota skonstruowanego. Sporo tych meczów, no zobaczcie, jeżeli wejdziecie sobie w ten terminarz, że naprawdę jeszcze sporo meczów przed nami. I dobrze, niech te teamy się ze sobą ogrywają, a na Gdynia Game Festival na LANie pojawią się tylko najlepsze teamy, bo też o to nam chodzi. Balls Deep Butterfly Effect. Moim faworytem jest tutaj, nie mam, bo nawet te rangi są podobne. Jestem jakaś faktycznie fajna szansa, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Ja jeszcze sobie zmniejszę, nie będę, wiecie co, nie będę się bawił dzisiaj w jakieś tam bawienie w ramki czy cokolwiek takiego. Na razie dzisiaj powiem się w ten sposób. Wszystko muszę profesjonalnie przygotować. W niedzielę sobie prawdopodobnie przysiądę, w weekend, aby wyglądało to dużo lepiej, dużo ciekawiej dla widzów. Gdynia Game Festival, rozpoczynamy pierwszy mecz dzisiejszego wieczoru, który kastował będę dla was ja. Jeżeli ktoś siedzi na moim kanale prywatnym, to radzę go zmienić, bo nie jestem w stanie was czytać. Robsiak Hakomo Ant. Kacper, zapraszam was jednak na kanał Gdynia Game Festival, bo tylko tutaj będę mógł zerknąć. Nie ma koszulu dzisiaj nie ma koszulu, dzisiaj jestem strasznym prostakiem. Na finały pewnie się ładniej ubiorę. Zapraszam was serdecznie na kto jest z Trójmiasta, z północy, z okolic i ma ochotę wybrać się na dobry event sportowy. Zapraszamy was całym serduszkiem. Ten kod już jest zużyty, rozdałem dzisiaj kolejny kod i mam dalej kod na Counter Strike Global Offensive. Ale to już na moim kanale. Dzisiaj nie zebrało się 100 osób. No robi go jak się zbierze 100 osób, żeby faktycznie była opcja rozdania komuś. Więc Butterfly Effects kontra Balls Deep. Jeszcze raz przeczytamy sobie teraz składy, przeczytamy sobie kto gdzie gra, kto kim gra i jak to pójdzie, to się jeszcze okaże. Czarny ekran. Mam nadzieję, że efekt ten zaraz minie, byśmy mogli zobaczyć dobrą, porządną grę na bardzo wysokim poziomie. Okej, okay, zaczynam się ładują, więc teraz to jest drużyna. Balls Deep jest u góry. Lee Sin jeszcze nam nie widać, to jest Lee Sin, Annie, Dr. Mundo, Jana oraz Tristana. Drużyna przeciwna, Butterfly Effect, z Pablo jako kapitanem to Kindred, Braum, Lucian, Jarvan IV oraz Oriana. Czekamy sobie już na mecz. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy rozgrzani i gotowi, by porwało nas Liga Legend. Do boju, panowie, oby to było dobry mecz. Na dole patrząc oczywiście na ramki, widzimy dwa diamenty, dwie platynki, ktoś tam jeden bez. U góry bardzo podobne te rangi, jeżeli chodzi o solo queue. No i cóż takiego zrobimy. Patrzę jeszcze na maila, czy nic ciekawego nie przyszło. Ładuje nam się Colisin, to jest jedyny gracz, którego nam tutaj brakuje, ale jest już z nami, jeżeli chodzi o skiny, bo to jest bardzo ważna rzecz. U góry tylko Tristana, więc dosyć biednie, nie ma się za bardzo tym chwalić, ale na botlane jest ten Project Lucian oraz Jarvan IV, również Oriana ma skin, więc przewaga w skinach jest widoczna już na pierwszy rzut oka. Pytanie, czy będzie ona decydująca. Sto procent czekamy już tylko na Lisina, na kapitana teamu dolnego, Balls Deep. Ok, zaraz ich sobie ułożymy. Kto po której stronie, kto mocniejszy, kto silniejszy. Oczywiście teraz wszystko musimy pisać na każdym moim kanale, na moim Facebooku, na wszystkim, co tutaj widzimy. Annie gotowa, listing gotowy, ułożymy to sobie teraz wszystko. Ja tutaj już się ustawiam, nie będę sobie nawet dzisiaj zmniejszał tej kamerki. Będzie tak, jak jest aktualnie. Dużo. Balls Deep jest chyba po lewej, Trellos jest kapitan Balls Deep, więc tu mamy wszystko doskonale widoczne. Czego więcej chcieć? Do boju, moi drodzy, Lee Sin do lasu, naprzeciwko Kindred, to jest botlane wraz ze swoim Lucianem. Jest już gotowa, przygotowana drużyna, tutaj widzimy, jest już wszystko w jak najlepszym porządku, a więc niech przemówi do nas League of Legends. Rozpoczynamy Gdynia Game Festival, mecz Butterfly Effect kontra Balls Deep. Na początku, jak widać, bez większej agresji, każdy team stara się raczej grać zachowawczo. Mundo nie chce pozwolić, by przeciwnicy jakoś wskoczyli mu do lasu. Botlane za to praktycznie cały team czerwony, którym jest Butterfly Effect. Butterfly Effect jest na dole. Butterfly Effect to są czerwoni. Muszę sobie takie rzeczy pisać. Słuchajcie, to może się wydawać okropne.
Ale naprawdę można się pomylić, jeżeli to są teamy, których tak naprawdę się nie zna. Bo są to teamy nowe, które może dopiero wskoczą na tą profesjonalną scenę. Nie mówmy nie, no jest szansa zagrania na LAN-ie, na dużej imprezie sportowej w Gdyni, w mieście Morza i Marzeń, na którą serdecznie zapraszamy, na tą właśnie imprezę, która już w grudniu, już za praktycznie 3 tygodnie, więc tuż, bilety, za to biletów nie ma, impreza jest niebiletowana, impreza jest darmowa. Za 10 sekund pojawią nam się stwory, gierka zaczyna nam się teraz troszeczkę szybciej niż jakiś czas temu. I zaczynamy grę. Teraz tak naprawdę pełnym rozpędem wchodzimy do tej gierki. Lisinowi pomagają na tych małych stworkach. Jest już zesmajtowany. Możemy przejść dalej. Zerkniemy sobie na początku na toplane. Nie podoba mi się zbytnio ten skill Jarvana. Kiedyś nawet o nim myślałem, ale taki trochę zbyt mangowy, zbyt odległy od nas, jeżeli chodzi o jakąś tam kulturę japońską. Nie dla mnie. Nieważne, druga minuta gry. Czy coś tutaj może się stać na linii? No na botlane podoba mi się to połączenie Brauma z Lucianem, to niejednokrotnie potrafi zarzucić ostrego stuna. Mundo zaatakował i w dobrym momencie, dlaczego creepy troszeczkę jeszcze obiją przeciwnika, a przeciwny Jarvan jest obijany, ale wyszli raczej chyba na równo. Ważne jest coś, co kupili na topa. Zobaczcie, Mundo kupił headstone, on kupił sobie kamień na Hapsa, co jest takie dosyć oryginalne. Może faktycznie ten pomysł nie jest jakiś tam ostatni. 5 do 5 na topie. Myślę, że tutaj dopiero jungler będzie musiał pomóc i musiał, to jest dobre słowo, bo Lee Sin musi pomóc. Lee Sin musi zagrać ostrzej, Lee Sin musi zagrać mocniej, bo bez tego on tak naprawdę jest bezużyteczny później. Może nie do końca bezużyteczny, ale nie zrobi tego, co robiłby, pomagając swojemu teamowi już od early game'u. Na to tutaj stawiamy Kindred, raczej większe obrażenia w późniejszych fazach gry, więc nie musi się jakoś aż tak spinać. To na tym Lee Sinie tutaj jest ta główna odpowiedzialność. 0 do 0, na razie nic ciekawego, mówię. Prawdopodobnie będziemy czekać na jakieś ganki, na pierwsze wejścia obu leśników. Balls deep po lewej stronie. Bezpieczna gra na razie. Lucian no przeważa w tej farmie, ale tej Tristanie schodzą te CS-y, no widać to ewidentnie. Ostatnie kilka CS-ów było zmisowanych. Może to był tylko jakiś tam problem, może to taka delikatny stres przed wskoczeniem w ten meczyk. Nie ma czym się denerwować, moi drodzy, to są tylko kwalifikacje. Każdy daje z siebie ile tylko może. Jeszcze muszę sobie odpalić tego to w przeglądarce. Okej, będę miał teraz podgląd na was, jakbyście napisali wyjątkowo coś mądrego. 0 do 0. Trzecia, czwarta niemalże minuta gry, spokojnie. Oj, to jest właśnie to, słuchajcie, jest podskoczenie. Tristana już miała na sobie 3 staki do tego stuna. Jeszcze jeden strzał i byłaby zatrzymana, przyjęłaby pewniejsze troszeczkę więcej obrażeń. Musi na to uważać, nie mogą dawać się tak trafiać. Ale jest atak agresywny. Zobaczcie, wchodzi w końcu ten gank, wyflaszował się ten Mundo. Bardzo dobrze, gank udany, jak najbardziej. Jeżeli udaje się wypalać flesza w tym momencie gry, gank jest naprawdę udany. Dobra akcja, brawo dla czerwonego teamu. Team Butterfly Effect pokazuje, że wie, o co chodzi. Bardzo ładnie wystawiony ten bram na tym, gdzieś tam na froncie bardziej, by zagrażać tak naprawdę przeciwnikom, by wstawiać jakąś presję na nich i to na razie wychodzi, no Tristana na niższej farmie, troszeczkę tych CS-ów nie weszło, oby to nie było jakaś tam prawidłowość w jej grze. Na to playnie za to, zobaczcie jak ładnie poczyna sobie Jarvan, to był chyba ładnie przemyślany pick. Świetnie radzi sobie z tym Mundo, tam jest już dwukrotnie większa farma, co nie nastraja zbytnio pozytywnie moim zdaniem. Na tym top lane są dalej jest tepek, jeżeli chodzi o Mundo, ale Jarvan poszedł agresywnie. Jarvan postanowi na pewno zabić swojego przeciwnika na linii przed tym pierwszym powrotem, byłby zadowolony z takich okoliczności, bo Ignite na tym polega, nie dasz rady później doskoczyć do swojego teamu, ale chcesz, jeżeli tylko to jest możliwe, zabić swojego przeciwnika, by już tam gdzieś nałapać tych większych obrażeń. Nie może to nie być takie łatwe na Mundo, bo ta postać jest bardzo twarda, ale trzeba próbować. Do tego pamiętajmy, że Mundo Ultimate, ogólnie Mundo polega mocno na leczeniu się. Zawsze pasywka Ignite'a, kiedy już zarzucisz kogoś Ignite'a, sprawia, że to leczenie jest mniej efektywne, jak znalazł na Mundo. Jeżeli Mundo ultuje, zarzucamy na jego Ignite'a, nie jest to już tak efektywne. Wyrównany gol, gdzieś tam stara się botlane wardować. Lee Sin jest w pobliżu, prawdopodobnie postanowi wykorzystać ten edit do jakiegoś większego ganka. Braum nie trafia tym skillem, gdzieś tutaj Lee Sin będzie pojawiał się na linii, być może doskoczy, podejmują tutaj chyba walkę, bardzo ładnie starają się troszeczkę zbejtować swoich przeciwników, nie jest to takie zbytnio oczywiste, chcą, żeby przeciwnicy weszli głębiej, nie, Lee Sin decyduje się, że to jest strata expa, to jest strata golda, wezmę te creepy prawdopodobnie jeszcze raz, wtedy dopiero podejdę na lane'a.
Delikatna przewaga w farmie, delikatna no, dla tego teamu czerwonego. Jeden wave już praktycznie więcej dla teamu czerwonego, dla teamu Butterfly Effects. To jest 300 golda, nie jakaś ogromna przewaga, ale taka niejednokrotnie potrafi przekładać się na dalszą grę, że ona będzie stopniowo rosła. Zobaczymy, czy to jest taka solidna gra, jest typowym stylem teamu Butterfly Effect. O, gdzieś tam widzieliśmy ganka midlane, raczej nic z tego nie wyniknie, nawet lekki dive i Lee Sin będzie musiał się wycofać. Zjadł, przyjął tam kilka hitów, ale się Jarvan bardzo agresywnie doskoczył. Spizgany Zeron bije się 1-1 z Mundo, ależ obrażenia, jest first bot, ale niewiele brakowało. Ładna decyzja, ten Ignite właśnie pomógł. To jest moc Ignite'a na top lane'ie. Jeżeli go bierzesz, musisz zniszczyć swojego przeciwnika, musisz zabić swojego enemy. Na tym to właśnie polega. Spore obrażenia tam wchodzą. Kindred raszuje przeciwnego Lee Sina. To jest bardzo zła okoliczność dla tego Lee Sina, bo jeżeli on by teraz zginął, to będzie problem. Lee Sin powinien niszczyć początek gry. Lee Sin powinien orać early game, a tutaj Lee Sin pada. To jest najgorszy możliwy dla niego scenariusz. Nie chcemy widzieć takich rzeczy w swoim teamie. Troszeczkę w kłopotach i spotykasz się właśnie z tą oto Orianą, która dobija cię autoatakiem. 3-0, team czerwony, team Butterfly Effect przechodzi do ofensywy. To oni korzystają z tego early game'u, są tutaj dużo mocniejsi, dużo bardziej agresywniejsi. Na co warto zwrócić uwagę? Zobaczcie, team czerwony tak naprawdę dwa kile złapał w lesie przeciwników. To świadczy o agresji, to świadczy o tym, że oni chcą iść cały czas i przejść do przodu. Niebiescy muszą wziąć się do roboty, team Boss Deep musi zacząć używać jego Lee Sina w early game'ie, bo na tym on polega. Jeszcze raz będę to mówił do znudzenia, ale taka jest prawda. Pikując Lee Sina wygrywasz early game, bo inaczej jest to troszeczkę spalony team. Kindred mimo to wszystko w lejcie zrobi większe obrażenia. Lee Sin, jeżeli jest naprawdę wytrawnym graczem, użyje dobrze tych kików, użyje dobrze tych kopnięć, by jakoś tam ustawić sobie ten teamfight, ale to jest za mało. To jest troszeczkę za mało. Farma na botlane pchnięte i tu jest, zobaczcie, 15 creepów różnicy. 15 creepów, może jeszcze da się coś z tego złapać. Jak najbardziej. No, Tristana pokazuje, że tam straciło tylko jednego z tych 4 creepów. Można je delikatnie wybaczyć. Tutaj niedostatki. 3-0. Tak sobie tak naprawdę, no, dla teamu niebieskiego. Lee Sin właśnie wchodzi, będzie próbował cokolwiek zrobić na botlane, ale raczej to rozejdzie nam się po kościach. Skupimy się teraz na midlane, gdzie ta Annie, którą jeszcze niedawno, 2-3 dni temu widzieliśmy naprawdę mocną, robiącą pentakille, quadrakille, to już jest troszeczkę słabiej. To nie jest ten sam zawodnik. Oby obudził się za kilka minut, oby doszło do jakiejś zmiany w nim, bo przegrywa na farmę również odrobinkę. To są małe cyfry, oczywiście, zgadza się, ale będę o nich mówił, bo one potrafią się potem przełożyć na późniejsze etapy gry. Lucian pewnie zbiera się do powrotu, bo zobaczcie, użył ultimate'a, tak, myślę, że zgadłem, co ma zamiar zrobić. Odpalił ultimate'a, żeby sfarmić sobie linię, pchnął ją jeszcze trochę bardziej, a teraz będzie się cofał. 2600 golda do 2200, no odrobina tego damage'u, odrobina tego złota jest jednak po stronie Luciana, odrobinę tego więcej, ale nie są jakieś ogromne rzeczy. 3-0 dalej, teraz już bez zmian. Trochę nam się znowu ta gra uspokaja, junglerzy siedzą w lasach, na razie nikt znowu nie podchodzi do, nikt nie podchodzi jakoś specjalnie do ataku. Teamy o co grają tak naprawdę? No słuchajcie, gra na LAN-ie, gra na turnieju LAN-owym w obiekcie sportowym Gdynia Game Festival, wygrane teamy, 8 teamów z tych 35. Fajna okazja do pogrania, do spotkania się również z zawodnikami różnymi League of Legends, z wymianą doświadczeń, to już w grudniu. Podjęta znowu walka na topie, nie wiem czy ten Mundo tak naprawdę podjął dobrą decyzję, moim zdaniem nie, wchodzi teraz te miniony i właśnie Jarvan to wykorzystuje, doskakuje do przeciwnika, jednak zabrakło mu troszeczkę... Może odwagi, słuchajcie, gdyby tam był Ignite i potrafił się z nim tradeować do końca, myślę, że miał dużą szansę tak naprawdę na zwycięstwo. Lee Sin gdzieś tam się czai, będzie chciał doskoczyć do linii, jest już bez ultimate'a, założony Ignite na tego Mundo, będzie skakiwał między creepy, starał się jakoś podkillować, nic z tego, spizgany Zenon zdobywa killa, Lee Sin wchodzi do tego lasu, 3 levele przewagi, żeby to się jeszcze nie skończyło śmiercią tego Lee Sina, no ze Smite'em sobie pomógł, ale Smok również trafia na konto drużyny czerwonych, 1-1 na tym top lane'ie, przy ganku tak naprawdę, więc Jarvan pokazuje, że potrafi zadać spore obrażenie, bitwa Warda, Orianna stara się odgonić przeciwnika. Pierwszy smog dla drużyny czerwonej, to jest dla nich świetna informacja. To jest informacja, że to oni dominują w tej gierce. 4 kile przeciwko 1 killowi. Farma większa, zobaczmy na przykład na Luciana. 112 farmy do 77. Przewaga w goldzie 3600. No i to już powiedzmy jest mały item, to już jest jakaś część. Można się z tego troszeczkę uśmiechnąć.
Przepraszam bardzo, ja szylduję sobie tego Tureta, by złapał kilka hitów więcej, ale na wiele się to nie zda. Platek musi uważać tam, mimo że to jest Turet, to ta drużyna czerwona, to drużyna Butterfly Effect potrafi naprawdę docisnąć śrubę. 17 tysięcy niemalże już po tej stronie. Patrząc na itemy, jest statik na Lucianie, bardzo szybki statik. Słuchajcie, statik złożony praktycznie przed butami. Statik, który jest złożony przed tym Bevswordem, co zazwyczaj widzimy na meczach. Nie mam pojęcia, czy to zadziała. Mam nadzieję, że tak. Na pewno pomoże to w pushu, tak? Bo to są dodatkowe obrażenia AOE, to są obrażenia większe w creepy. Więc będziemy sobie pomagali w pushowaniu wave'a. Jeszcze jest oczywiście zawsze ulti Luciana, który praktycznie jednego wave'a ściąga. A nie trafił, i to jest właśnie to. Jeżeli ta Tristana zobaczy, że jest nietrafiony ten skillshot w nią, ma wtedy szansę tak naprawdę, by zaatakować, by wejść troszeczkę głębiej. 4-1. Nie jest to jakaś tam na razie też ogromna przewaga, nie ma co mówić, że ten mecz się skończył. Mundo przegrał na topie, 2 deady, ale nie jest to dziwne, no bo on grał z teleportem przeciwko Ignite'owi. Ignite jest właśnie od tego, by zabijać przeciwników. Tepek jest dosyć pasywną umiejętnością, problemem jest farma, bo jeżeli ty bierzesz tepeka, to tak naprawdę nie powinieneś tracić wave'ów, a tu jest niemalże 60 farmy, a Jarvan praktycznie setka, więc to on zdominował swoją linię. Mogliby to na przykład wykorzystać tym niebieskim od jakiegoś większego ganka z teleportem stopa, bo wtedy ten teleport jest używany i robi nam się 5 na 4, tudzież jeżeli odpuścimy sobie zejście midlanera, zrobi nam się to jakieś 3 na 2, 4 na 2 z atakiem junglera. Szybko to sobie ładnie pomyśliłem. Onatic łapie ten damage od Annie. Lucian tylko spowolniony, a to jest za mało, żeby mu zaszkodzić. Smok jest tam na razie martwy. Smok jest, przypominam, wzięty przez drużynę czerwoną, przez Butterfly Effect, którzy dominują ten early game, którzy zdominowali ten early game, ale też nie do końca.